Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Edyta. Dziś zabieram Was na jednodniową wycieczkę poza Londyn. Jesteśmy już właśnie w miasteczku Rye, przepiękne miasteczko na południu Londynu i dosłownie rzut beretem od morza, więc najpierw sobie tutaj pochodzimy, pozwiedzamy, a później podejdziemy właśnie nad morze i tam też spędzimy miło czas. Tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. Miasteczko Rye słynie z tego, że zachowało się tu dużo średniowiecznych budynków, takich jak widzicie drewniane, półdrewniane i wszystkie są w bardzo dobrym stanie. To jest zaledwie jeden z przykładów, ale są całe uliczki właśnie z takimi budynkami i wygląda to przepięknie. Miasteczko można spokojnie zwiedzać samodzielnie, jednak jakbyście chcieli przewodnika, to tu jest Information Point i tu jest też rozpiska, że można sobie właśnie wziąć przewodnika. Są też daty i cena, jak dobrze widzę, 10 funtów za osobę, więc można sobie właśnie tutaj wejść i zobaczyć co i jak. Tak wygląda budynek, ale tak jak mówię, można sobie spokojnie samemu pochodzić, pozwiedzać na spokojnie. Jednym z miejsc, które na pewno warto odwiedzić i zobaczyć, będąc tutaj w miasteczku Rye, jest kościół pod wezwaniem Świętej Maryi. Prezentuje się przepięknie z zewnątrz, jak i wewnątrz. Oczywiście wstęp jest darmowy, no ale lepiej sobie zobaczyć, kiedy są msze, a kiedy zwiedzanie. Jesteśmy właśnie na Mermaid Street i ta ulica, wyobraźcie sobie, że jest najczęściej fotografowaną ulicą w Anglii. Tak wyczytałam. Prezentuje się przepięknie i właśnie idziemy tam w dół sobie zobaczyć, ale już widzicie stąd, jak pięknie wygląda.
I dotarliśmy już na plażę, jesteśmy na Camden Sand, to jest tu pobliska właśnie plaża, bardzo fajna, zobaczcie, piaszczysta, jest bardzo długa, a przez to, że jest odpływ, jest też dzisiaj bardzo szeroka, wydaje mi się, że co najmniej kilkukrotnie szersza niż jak jest przypływ. Jest bardzo dużo ludzi, ale tak jak mówię, jest dziś szersza, więc ci ludzie się mogli pomieścić. Z Rai jechaliśmy tu około pół godziny, ale Google Maps pokazywało, że samochodem jedzie się gdzieś z półtora godziny, był ogromny korek, tak naprawdę aż spod Rai do tu właśnie na plażę, był cały czas korek, więc współczuję tym ludziom, którzy stali właśnie w samochodach w korku. My całe szczęście motorem mogliśmy to wszystko ominąć. Za chwilę pójdę sobie na chwilę nad wodę. Mamy tu dużo rzeczy na motor, więc tak się będziemy wymieniać, a później pójdziemy sobie jeszcze coś zjeść. Widzę, że są tutaj z tyłu takie domki, budki, więc mam nadzieję, że będzie dało się zjeść jakiś lokalny fish and chips i wypić piwko. Pójdę tam później właśnie, tak jak mówiłam, nad morze, to Wam jeszcze pokażę, jak to tu wygląda. Tak jak mówiłam, jest odpływ i możecie sobie zobaczyć, dokąd normalnie jest woda. Tu jeszcze troszkę zostało. A ile ta plaża się poszerzyła przez to, że jest właśnie odpływ. Trzeba troszkę dalej sobie pójść do wody, ale przez to jest dużo więcej miejsca, żeby sobie posiedzieć i nie ma takiego ścisku na plaży. Wiecie co, katastrofa, ponieważ w ogóle nie przemyślałam tego, że skoro tu jest tak dużo ludzi, to większość tych ludzi, tak jak ja, będzie chciała sobie zjeść coś na plaży. I są dwa stoiska. W jednym płaci się kartą, w jednym gotówką. No i ja oczywiście nie mam gotówki, a w tym, którym się płaci kartą, trzeba stać pewnie za jakąś godzinę. Tak więc kupiłam tylko szybko wodę w stoisku z takimi zabawkami i nie mam nic do jedzenia. No więc tak sytuacja wygląda. Polecam przychodzić z własnym jedzeniem. Tu woda coraz bardziej się podnosi. To chyba morze powoli już wraca. Idę się właśnie przejść tam aż nad morze. Ja nie będę się kąpać, nie byłam w ogóle na tą okoliczność przygotowana. Nie mam w ogóle stroju kąpielowego. Zobaczcie, taki mułek się zrobił teraz. Mam nadzieję, że nic mi się w nogę nie wbije. A teraz idę sobie tam nad wodę. A woda wygląda pięknie. Całkiem taka ładnie turkusowa. Mewy wszędzie latają i polują na jedzenie. Też bym chętnie upolowała. Będę się z nimi biła o pizzę, jak uda im się u komuś ukraść. Nie wiem, czy widać to okiem kamery, ale woda jest naprawdę ładna. Jest tam w oddali taka fajnie turkusowa i dużo osób się kąpie. Zaraz zobaczymy, czy jest zimna. O, bardzo przyjemna. Jak na angielskie warunki, to powiem Wam, że jest całkiem przyjemna. Pewnie cała bym się nie zanurzyła, ale jest całkiem spoko. Tak do kolanek, czemu nie? No i zobaczcie, jak ta plaża jest długa. Ciągnie się tam daleko, daleko, daleko. I teraz jest tak, jak mówię, przypływ już, więc będzie się powoli kurczyć ta plaża, tak więc mieliśmy farta, bo pewnie byśmy się w ogóle tutaj nie zmieścili, jakby był przypływ od samego początku. No i tak to wygląda, przejdę sobie tutaj chwilkę brzegiem, chyba nie będziemy tu zbyt długo, bo trochę jesteśmy też głodni i nie będziemy się jakoś męczyć, nie mieliśmy też planek jakiegoś dużego opalania, leżenia, chcieliśmy sobie po prostu zrobić taką małą wycieczkę, podjechać poza miasto, zobaczyć co tu się dzieje, nigdy tu nie byliśmy, a chcieliśmy też to miasteczko odwiedzić i przy okazji plażę, tak więc tak to wygląda, zobaczcie mnóstwo ludzi i to mi się podoba, w końcu normalne życie. Muszę Wam to jeszcze raz pokazać, bo ja generalnie jestem taka wyczulona, do zimnej wody nie wejdę. A tu sobie spaceruję i ta woda jest naprawdę przyjemna, naprawdę ciepła. Tak naprawdę mamy dopiero kilka dni takiego ciepła tutaj w Londynie, bo to lato jakieś takie kiepskie jest w tym roku. Dziś jest 30 stopni chyba, no i ta woda faktycznie się nagrzała. A tu w ogóle jest taka, zrobiła się taka kałuża, nie wiem jak to nazwać. I tam to już jest w ogóle turbo ciepła woda, więc naprawdę fajnie i jest bardzo czysta, przejrzysta też. Więc to też na plus, jeżeli chodzi o jakieś kąpanie się i tego typu rzeczy. Pokażę Wam to, bo wydaje mi się, że to może być ciekawa informacja, szczególnie jeśli ktoś jest z dziećmi. Morze wraca bardzo szybko. Zobaczcie, ja siedziałam bardzo, bardzo daleko od wody, a teraz już mam prawie pod nogami, więc warto opilnować sobie tych przypływów, właśnie szczególnie jeśli się jest z dziećmi, ponieważ ta woda wraca bardzo szybko. Są właśnie komunikaty teraz, że woda wraca i żeby sobie pilnować rzeczy i zbierać rzeczy, bo ta woda, tak jak mówię, wraca naprawdę super szybko.
nie spodziewałam się. Mniej niż pół godziny byłam na spacer, w ogóle wracając zgubiłam się, bo ta woda przyszła tak blisko, że myślałam, że w ogóle jesteśmy w następnym rzędzie. No i są komunikaty, ludzie się też zbierają, my też za chwilę musimy zbierać wszystko, bo ta woda już jest tuż, tuż. Wspominałam, że jak będziemy wracać, to wstąpimy do Rai na Fish and Chips, ale powiem Wam, że przechodziliśmy koło tego oto pubu i wyobraźcie sobie, że jest tu napisane, że jest to najstarszy pub w mieście. Tak więc nie mogliśmy przejść obok obojętnie i stwierdziliśmy, że właśnie tu wstąpimy na jedzenie, ale udało się zjeść rybkę i frytki, z tym, że w formie burgera. Był taki sobie, natomiast drugi burger, normalny wołowina, był bardzo dobry, więc polecam. A jak nie chcecie nic zjeść, to i tak jest taki fajny ogród, można sobie siąść na piwko, więc serdecznie polecam. Jest taka, zobaczcie, fajna, cicha uliczka, akurat teraz samochody jadą, ale jest tam bardzo przyjemnie właśnie na ogrodzie. Jest kilka stoliczków, więc jak będziecie tu w okolicy, to serdecznie polecam. A w końcu najstarszy pub w mieście, czy też w miasteczku, tak więc no trzeba tam wypić piwko. Zobaczcie, takie coś znaleźliśmy. Nie wiem, co tam jest dalej, trochę boję, ale stwierdziłam, że idę, zobaczę, co tu mają. Zobaczcie, jakie stare budynki. Kurde, rewelacyjnie jest w tym miasteczku. Serdecznie Wam polecam, na jeden dzień poza Londyn. Mega sprawa. No tu sklepiki. Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? O, dalej zakręcamy. O, i wyjdziemy na następną ulicę. A więc nie jest tak strasznie, jak myślałam. Zobaczcie te budynki. Takie krzywe, stare. Super to wygląda. Wiecie, co się okazało? Przed chwilą Wam powiedziałam, że Fish and Chips nie było, a tu zeszliśmy dosłownie dwie minuty dalej w dół tej samej ulicy i jest Fish and Chips i ogromne porcje. Tak więc jak jesteście nastawieni na Fish and Chips, to możecie minąć ten pub i zaraz obok sprzedają właśnie rybkę, ale pub i tak warto odwiedzić, przynajmniej na piwko, bo tak jak mówię, najstarszy pub w mieście. Moi drodzy, ja już będę powoli kończyć ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz jakiś komentarz w ramach wsparcia. Możecie też pomyśleć nad subskrypcją kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowymi filmami. A teraz będę się już z Wami żegnać. Bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Pa!